Partnerem audiobookowych odcinków podcastu rowerowego jest Empik Go. Sprawdź opis odcinka, aby dowiedzieć się więcej. Empik Go prezentuje Media. Produkcja oryginalna Earborn Media Cześć z tej strony mikrofonu, Piotr Peszko. To jest kolejny odcinek podcastu rowerowego, i znowu wracamy do gorącej Hiszpanii na trasę wyścigu Badlands, którą bardzo pięknie opisał w swojej książce I Am Badlands Rafał Palowski. Zbliżamy się już do finiszu. I do wniosków Rafała, i też chcę Was zaprosić do subskrybowania podcastu, bo dzięki temu nie przegapicie też odcinka, który planujemy z Rafałem. Po tym czasie, który upłynął od wyścigu, chcę go zapytać o wszystkie refleksje na ten temat, więc również, jeżeli macie pytania, napiszcie koniecznie w komentarzach. Tymczasem wracamy na trasę wyścigu. Rafał Palowski I Am Badlands. Piątek, dzień szósty. O wschodzie słońca miałem w nogach morderczy podjazd do miasta Juviles. Na krótką chwilę poprawiłem sobie humor najpiękniejszym wschodem słońca układającym się miękko między stromymi wzgórzami i rozgarniającym leniwe chmury. Mieliłem kolejne metry dążąc do Travales, myślami krążąc wokół bohaterskich przejazdów moich znajomych startujących w hiszpańskich wyścigach. Czy wy też wspinaliście się po pionowych asfaltach na szczyt, który nawet ciężko było spojrzeć, bo nie da się tak wysoko podnieść głowy? Czy ciasne zakręty wyglądały bardziej na coś, do czego podchodzi się po drabinie, a nie podjeżdża na wysilonym do granic możliwości rowerze? Napędzała mnie wtedy nadzieja, że gdy stanę kiedyś na starcie Transpirenaise, to będę wdzięczny, że poznałem już smak tych piekielnych podjazdów. Dojazd do Travales miał być początkiem pięknego epilogu wyścigu, ale zamiast tego spotkałem wilgotny mróz. Temperatura spadła do 11 stopni Celsjusza, a ja trzęsąc się z zimna, a ja trzęsąc się z zimna wpadłem do ledwie co otwartego baru, gdzie zjadłem paskudny omlet i suchą jak wiór bułkę z żylastą szynką, zdecydowanie przy tym przepłacając. Zrobiłem to raczej jako pretekst do podładowania telefonu i nawigacji gdy do doliny zajrzało słońce poczułem, że to już czas zdjąłem zimowy pancerz wypiłem ostatnią puszkę coca coli i niemal odruchowo potoczyłem się ostatnim podjazdem tego wyścigu trawersowane zbocza po zachodniej stronie wioski nie zrobiły już na mnie wielkiego wrażenia pozbyłem się wszystkich negatywnych emocji już dawno wdrapywałem się więc pod górę już nawet nie oceniając trudności nie czując znoju i nie załamując się podnoszonym wysiłkiem w pewnym sensie byłem nawet zadowolony, bo dziką satysfakcję sprawiła mi myśl, że ten wyścig nie odpuszcza do samego końca. Taryfa ulgowa nigdy nie obowiązywała, więc nie będzie jej też na ostatnich kilometrach. Ten dystans trzeba po prostu zmiażdżyć nieustępliwością, determinacją i sprawnością. Jestem wdzięczny organizatorom, że ostatnie kilkanaście kilometrów poprowadzili właśnie w ten sposób. Oprócz poczucia, że wysokie wymagania obowiązują do samego końca, dana mi była ostatnia okazja do pożegnania się z górami, które dały mi tyle trudu, tyle wzlotów i tak mocne upadki. Jechałem szlakiem w pełnej ekspozycji na południe, spoglądając w kierunku morza. Wodziłem wzrokiem po szczytach pasma Las Alpuharas i nie mogłem nadziwić się potędze tej krainy, potędze przestrzeni, która przez ostatnie pięć dób zasysała mnie w swoje najodleglejsze głębiny porażając masywnością i bezkresem. Zatrzymałem się jeszcze ostatni raz, aby spojrzeć z góry na białe budynki miasteczka Kapileira. Ostatnie trzy kilometry wyścigu Badlands to łagodny zjazd asfaltem. Ten ironiczny odcinek, jak pobłażliwe pogłaskanie po głowie, doprowadził mnie do mety wyścigu, gdzie zdobyłem się jedynie na milczenie. W wachlarzu moich emocji nie znalazła się wtedy żadna, która miałaby odwagę wyjrzeć na światło dzienne. Stałem spokojnie, mając w głowie tylko jedną myśl: I am a strong rider. I am Badlands. Ukończyłem Badlands po 124 godzinach i 21 minutach. W oficjalnym rankingu zająłem 74 miejsce na 137 startujących w kategorii solo. Ogólnie na start zapisało się 251 osób, z czego część nie wystartowała, 59 zawodników solo oraz 20 osób w kategorii pary nie ukończyło wyścigu. Z poczynionych przygotowań jestem w pełni zadowolony. W całym tym obrazie nie ma elementu, który nie sprawdził się, stwarzał problemy czy utrudniał przebieg. Stanowi to doskonałą bazę do dalszych treningów i pracy, których celem będzie nie tyle eliminacja błędów, ile doskonalenie. I stopniowe zmierzanie ku ideałowi. Najistotniejsze dla mnie wnioski wyróżniam z nadzieją, że również czytelnik, czy w naszym wypadku słuchacz, odkryje w nich szczególną wartość. Analiza ogólnego przebiegu trasy, warunków uśrednionej pogody, rozmieszczenia miejscowości, krótko mówiąc, zebranie wszystkich dostępnych elementów i połączenie ich w jeden obraz, pozwoliły mi dobrze uzmysłowić sobie naturę badlands. Nie myliłem się, gdy stułem wyobrażenia ociągnących się dziesiątkami kilometrów podjazdach. Nie minąłem się z prawdą, przewidując słaby dostęp do wody i przygniatający do ziemi żar południowego słońca. Gdyby nie zatrucie i bardzo słaba kondycja w dwóch pierwszych dniach wyścigu, mógłbym spokojnie kontynuować go według przyjętej metody, zatrzymując się w regularnych odstępach czasu i śpiąc zamierzoną liczbę godzin. Bez sumujących się do kilkunastu godzin straty i konieczności skorzystania z hoteli, zamknąłbym wyścig w planowanym czasie. Ze względu na zbliżający się limit czasowy, w trakcie wyścigu zmieniłem moją metodę. Zachowałem zasadę jazdy w trzygodzinnych interwałach, nieoszczędzania na wodzie i utrzymywania wysokiej kadencji, ale zrezygnowałem ze snu w pełnym wymiarze godzin, dwie noce poświęcając na nadrabianie kilometrów oraz odstąpiłem od jazdy w przyjętym zakresie pracy serca. Przeprowadziłem tutaj ciekawą obserwację. Każdego kolejnego dnia robocze tętno spadało o około 10 uderzeń na minutę względem poprzedniego dnia. I tak, pierwszego dnia jechałem utrzymując 140 uderzeń na minutę, drugiego 132, trzeciego 125 i tak dalej. Choć praca serca jest wskaźnikiem mocno indywidualnym, to ogólny wniosek wyciągam taki, że szczególnie pierwszego dnia nie mogę pozwalać sobie na szarżowanie poza ostrożny, czasami wręcz zachowawczy poziom. Nawet lekkie przedobrzenie na starcie skutkuje lawiną konsekwencji w dalszych dniach zmagań. Z całą pewnością kolejne starty będę realizował z zachowaniem 3-godzinnych interwałów, rozdzielonych chwilą na odpoczynek fizyczny i psychiczny. 15-minutowa medytacja skutecznie czyściła umysł obciążony ciągłą analizą trasy, podłoża i pracy ciała. Konieczność jazdy nocą pozwoliła mi zyskać zupełnie nową umiejętność. We wcześniejszych startach nie decydowałem się na jazdę nocną, obawiając się niebezpiecznego przysypiania. Badlands były pod tym względem skokiem od razu na głęboką wodę z zaskakująco dobrym rezultatem. Nie można łudzić się, że dzień po nieprzespanej spędzonej na rowerze w trudnym terenie nocy będzie czasem rozkwitającej energii, ale moje pierwotne obawy były nieporównywalnie większe niż surowej rzeczywistości. To doświadczenie sprawiło, że obecnie nie mam najmniejszych wątpliwości co do nocnej jazdy podczas przyszłych startów. W tym kontekście stanowi to nawet ekscytującą możliwość. Niestety, jazda nocą obarczona jest wadą. Cała rzeczywistość, w której się przemieszczam, jest wtedy odcięta ostrą krawędzią kręgu światła mojej nocnej lampki. Nie pokonuję wtedy przestrzeni. Tak przecież imponujących i dających poczucie absolutu. Nie widzę trasy sięgającej horyzontu, lecz trwam przez wiele godzin w tych kilkudziesięciu metrach na wprost i paru na boki. Potęgowało to wrażenie odosobnienia i jednocześnie zaburzało poczucie czasu. Ciemna noc jest niezmienna. Pojadę nocą tylko wtedy, gdy głównym celem wyścigu będzie uzyskanie bardzo dobrego czasu. Trudno mi powiedzieć, że trenowałem typowo pod ten konkretny start. Długodystansowa jazda na rowerze jest dla mnie wartością samą w sobie, bogatą w doświadczenia pasją i procesem samodoskonalenia, a starty w zawodach i treningi są tego składową. Jest to dla mnie ważne nastawienie, bo ukierunkowanie przygotowań wyłącznie pod konkretne starty mogłoby skutkować wygaśnięciem zapału w razie niepowodzenia. A tymczasem ja jeżdżę, ponieważ chcę jeździć. Zdrowe nastawienie do wyczynu uznaję za absolutną podstawę. Czas osiągnięty na mecie jest dla mnie nie tylko wynikiem w pełnym tego słowa znaczeniu wypadkową mojej predyspozycji, przygotowania i losu. Nie chciałbym startować z ciążącym z tyłu głowy obowiązkiem dorównania do kogoś. Nie ścigam się z anonimowym widmem. Solidne umocowanie mentalne pomaga zmierzyć się z silnymi wyzwaniami emocjonalnymi na trasie. Badlands wymalowany był szeroką paletą doświadczeń, od euforycznych po skrajnie przybijające i pozbawione nadziei. Bywały momenty, kiedy z radością wyobrażałem sobie spotkania z moimi przyjaciółmi po powrocie z wyścigu, kiedy snułem plany na przyszłość daleką i bliską. Były chwile neutralnej gonitwy myśli, kiedy kolejne obrazy i pojęcia samoistnie wypływały z gęstej chmury, kłębiącej się w mojej głowie raz po raz, wyglądając na powierzchnię i nieraz zaskakując mnie absurdami. Doświadczyłem też całkowitej obojętności, kiedy bezkrytycznie i niemal bezrefleksyjnie, ale nie nieuważnie, jechałem po prostu za wskazaniami nawigacji. Ogólnym moim sposobem na te zjawiska jest otwarcie się i jak chorągiewka pozwalanie sobie na ułożenie się w takim kierunku, jak zawieje wiatr. Próba opanowania i walki nigdy nie przynosi w moim wypadku sukcesu. Myślą i emocją muszę się po prostu poddać, co w pewnym sensie samo w sobie jest wspaniałą rozrywką. W dość ułomny sposób porównywałbym to do oglądania komedio-dramatu, który szarpie naszymi uczuciami, ale po to przecież oglądamy film, zdając sobie sprawę z czekających nas uniesień. No i cóż, dojechaliśmy do mety. Mm, przyznam szczerze, że to dość zaskakujące po tych wszystkich emocjach, tych wszystkich wielkich. Emocjach podczas jazdy samej, podczas relacji Rafała, po tych wszystkich wypadkach, po tych wszystkich przypadkach, gdzie naprawdę ja czytając to miałem wrażenie, że tam za chwilę coś wybuchnie, ten koniec myślę, że jest taki nieoczekiwany. Myślę, że ten koniec jest taki jak koniec wielu wyścigów i wielu zmagań. Po prostu coś się zakończyło i zostaje jakaś taka pustka, jakiś taki delikatny niedosyt. I może właśnie tego niedosytu czasami potrzebujemy. Zapraszam Was serdecznie do tego, żeby zajrzeć do e-booka Rafała, który umieściliśmy pod tymi naszymi odcinkami. On zawiera też sporo informacji na temat przygotowania technicznego, elektroniki, ubrań, noclegu, Rafała refleksji na temat jedzenia i pakowania się oraz logistyki. Podsumowanie zostawimy sobie na rozmowę z Rafałem, a was serdecznie zapraszam do tego, żeby sięgnąć po całość, sięgnąć po całość tego e-booka i potraktować go jak całkiem niezły przewodnik. Dla mnie szczególnie interesujące są. Te checklisty, które, które Rafał przygotowuje, jaka jest trasa, co tak naprawdę zabie, za, zabiera ze sobą, co wziął, czego nie wziął, jakie miał założenia, jak się przygotował treningowo, to naprawdę trochę moim zdaniem jest fajnie do przeczytania sobie samemu niż do czytania w formie audiobooka, no bo mówienie o tym, jaki to jest rower, jaka rama, jakie, jakie sprzęty Rafał zabrał, czy jakie miał siodełko, to raczej jest takie listowanie rzeczy, więc nie chciałbym tego czytać w audiobooku, ale myślę, że jest to ogromna wartość dla wszystkich, którzy niekoniecznie wybierają się na wielki wyścig, taki jak Badlands, ale nawet jeżeli wybieracie się na weekendowy wypad, to jest to naprawdę fajna, fajna opcja. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie pod odcinkiem zamieścić pytania do Rafała, bo już za niedługo spotkamy się i będziemy nagrywać taki odcinek podsumowujący. Tymczasem ja serdecznie dziękuję Wam za tę przygodę i zapraszam do kolejnej audiobooków, do kolejnych rozmów. Pamiętajcie o tym, że możecie podcast subskrybować w każdej aplikacji do podcastów. Oczywiście podcast jest też w Spotify, jest też na YouTubie. Na YouTube też możecie znaleźć już dwa odcinki podcastowego vloga. Więc jeżeli wpiszecie sobie podcast rowerowy w YouTube, to nie dość, że znajdziecie tam wszystkie odcinki, znajdziecie tam shortsy, które są wycinkami z najciekawszych fragmentów podcastu. To znajdziecie jeszcze dwa całe duże odcinki vloga, gdzie możecie podejrzeć, jak tworzymy kolejne odcinki podcastów. A tymczasem ja Wam bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam jak zwykle we wtorek. Empik Go, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media.